Bardzo ciekawa sytuacja na indeksie niemieckiej giełdy. DAX 30 po trzech dniach spektakularnych wzrostów dotarł do oporu wyznaczonego z wykresu dziennego od połowy stycznia i wczoraj po raz trzeci poziom 14 tysięcy punktów z groszami był testowany. W dniu dzisiejszym na razie na kontraktach widać lekkie odbicie od tej strefy, to też należałoby się spodziewać albo głębszego zejścia na niższe poziomy, albo wybicia poziomu 14 030 punktów i ataku na historyczne szczyty ustanowionego 8 stycznia. Z niższych interwałów, jak to aktualnie wygląda. Na wykresie dziennym najwyższy szczyt i po tym maleńkim swingu robiącym nowym dołek i jego wybiciu plus podejściu 2 godziny i formacji objęcia Bessy na razie jesteśmy na tym skromnym poziomie 13 900 punktów, utrzymujemy się, ale te dwa szczyty wyznaczają taki autorski układ korony, która może sugerować głębsze wsparcie. Z wykresu dziennego pierwsze wsparcie usytuowane jest na poziomie 13 850. To też ten szczyt po rozbiciu był już trzykrotnie sprawdzany. No i być może w krótkiej perspektywie zobaczymy dojście do poziomu 13850, a jego przebicie może skutkować spadkami w stronę 13 700 punktów, czyli do szczytu, który był oporem i po rozbiciu jedną świecą nie był jeszcze testowany. To też głębsze spadki na DAX-ie sugerowałyby również kontynuację cofnięcia na WIG20. No a co się wydarzy? Będziemy musieli poczekać do tego, czy Amerykanie, którzy pokazali wczoraj pod koniec sesji słabość rynków, a amerykańskie indeksy praktycznie pozostały bez kierunków w okolicach poziomu zamknięcia z poprzedniej sesji oraz poziomu otwarcia wczorajszej sesji. Tutaj również dzisiaj na rynkach azjatyckich panują bardzo mieszane nastroje z solidną przewagą czerwieni. Czy przełoży się to na europejskie parkiety? Wkrótce się przekonamy. Dodatkowo na wykresie M15 pojawiła się formacja trzech wzgórz Buddy. Pierwsze wzgórze, drugie i trzecie. W nomenklaturze europejskiej oznacza to nic innego jak RGR, natomiast japońskie techniki właśnie mówią o takich łukowatych przejściach. To też patrząc na to, co dzieje się na wykresie 15-minutowym, te ostatnie dołki, które mieliśmy w tym miejscu, są aktualnie testowane. Natomiast podejście pod trzecie wzgórze Buddy, 13 977 punktów, jeszcze daje nadzieję na pogłębienie spadków, jako że wtedy po wybiciu ostatniego dołka mamy potencjalny impuls spadkowy, oczywiście potencjalny impuls spadkowy w rozumieniu korekty. Jeżeli kupujący nie potrafili zrobić nowego szczytu i zeszli na niższe poziomy, to właśnie podejście w stronę 13975 oznaczać będzie powstanie korekty pędzącej, czyli A, B, C i uruchomienie podaży, właśnie zejście w stronę 13850 punktów oraz kolejnego poziomu 13700. Tak jak mówiłem na początku, zanegowanie tego szczytu otwiera drogę do ataku na historycznie wysokie poziomy.